Najlepsze sprawdzone końce, bardzo dużo form płatności na każdą platformę do FIFA 14, 15 oraz 16. Zapraszam do fifashop.pl. Dzień dobry, ja na początku chciałem pozdrowić bardzo serdecznie Mikołaja, Adama, Piotra, Mateusza, Bartosza, Igora, Wiktora, Marcela, Dawida, Stanisława, Miłosza, Maksymiliana, Karola, Olivera, Oskara, Tomasza, Macieja, Dominika, Nikodema, Leona, 2000 years later. Leonarda, Aleksandra, Józefa, Kazimierza oraz Jędrzeja. A tak na serio, moi drodzy, tak właśnie wyglądałby każdy początek odcinka, jeśli miałbym pozdrawiać każdego, który mnie o to prosi. Moi drodzy, mogę pozdrowić was wszystkich bardzo serdecznie, każdego oglądającego, ale każdego poszczególnie to jest niemożliwe. Wyobraźcie sobie, ja dostaję na przykład dziesiątki takich dziennie, a na przykład tygodniowo dostaję takich setki. To jest bardzo ciężko, bo nikt by tego nie oglądał, jeśli ja bym każdy odcinek zaczynał od pozdrowień dla każdego ze Snapchatu, z Instagrama, z Facebooka i tak dalej. Także moi drodzy, zaczynamy odcinek w końcu z Straight Outta Bieda. Tak się prezentuje ten składzik, widzieliście go przed chwilą, teraz widzicie go ponownie. Na razie nie mamy zbyt dużo pieniędzy, żeby rozbudować nasz skład kondycyjny. Jesteśmy obecnie w lidze piątej, jak dobrze pamiętam, i mamy dwa zwycięstwa zaledwie. Także moi drodzy, mam nadzieję, że teraz powalczymy o kolejne dwa zwycięstwa w tym odcinku. Okej, mamy pierwszy skład przeciwnika i mamy tutaj bardzo ładny skład. Nie, myślałem, że to będzie cała Liga Hiszpańska, ale jednak mamy tutaj też Thiago, który jest zawodnikiem Bayernu, i mamy też Feguliego, także troszkę dziwne połączenie, ten Thiago troszkę tu na siłę pchany, bo nie daje na pełnego zgrania tym Feguliem, ale mam nadzieję, że uda nam się wygrać kolejne spotkanie. Cukiereczek FC, także gruby, bo taki ma nick mój przeciwnik. Jeśli będziesz oglądał ten materiał, pozdrawiam ciebie bardzo serdecznie, jak to mam już w zwyczaju pozdrawiać każdego Polaka, z którym się mierzę. Moreno, uderzaj na bramkę i tak jest! Moreno, nasz lewy obrońca, piąta minuta, już nie chciałem powiedzieć 5-0, ale piąta minuta, piękny strzał lepszą nogą naszego lewego obrońcy z Hiszpanii, no i piękny strzał, jeszcze piłka odbija się od słupka, mamy 1-0. Pójdźmy na to jeszcze raz, piłka wycofana, Moreno, no pięknie biegł pole karne, uderzył po dłuższym słupku, no i bramkarz w tej sytuacji bez szans. Oh. Co? Jak tu nie było spalonego? Przecież nawet nie odpłynięty, ja nawet go nie goniłem już później, przecież sędzia pokazał, że tam był spalony. Ja już nawet odpuściłem padać, zacząłem się po nosie drapać, ej. Co tu się stało, no przecież... Patrzcie na sędziego teraz. Pokazał spalonego, baran. No co za... nie wierzę, nie? No kurde, ta gra jest... ja pieprzę, jakie upodlenie. Antony Martial wbiega pole karne, Martial uderzenie na bramkę, tak jest, 2-1. No Francuz nas nigdy nie zawodzi i w takiej sytuacji on musiał wykończyć na 2-1. Faul i to będzie na pewno żółta kartka za faul taktyczny, zaraz zobaczymy, jak sędzia to potraktuje. Czerwona kartka, no tego się nie spodziewałem, nawet nie widziałem dokładnie tego faulu, ale to był faul na czerwoną kartkę według sędziego. Także od tej pory mój przeciwnik gra w 10. Okej, kończy pierwszą połowę, póki co wynik w dalszym ciągu 2-1, mój przeciwnik gra w tym momencie w osłabieniu o jednego zawodnika, także naprawdę bardzo fajne spotkanie się zapowiada w drugiej połowie. Okej, także jednak jest wzmocnienie defensywy mojego przeciwnika, także o jednego zawodnika w polu będzie miał mniej mój przeciwnik. Uderzenie i to jest wynik 2-2. Wow, no teraz naprawdę bardzo ładne uderzenie Isco, no co by tu dużo mówić. Fajnie, to naprawdę fajnie wykończył tę akcję. Okej, będzie rzut wolny dla mojego przeciwnika. Cazorla ma bardzo dobre rzuty wolne. Może weźmy kogoś lepszego. Cazorla to jednak rozegranie na krótko, czy jednak strzał Cazorla zagra... Wow, co on teraz zrobi tutaj? Kurde, no tego się kompletnie nie spodziewałem, naprawdę. Martial, dośrodkowanie, pole karne za głęboko, naprawdę, przecież to była patelnia, kurde, jakim cudem ta Herrera tego nie dotknął. Antony Martial, do środku na Welbecka, Welbeck, popatrz, nie ma bramki, no ja pierdzielę, z nożyc taką patelnię walną, no kurde, słupek. Nie, no jakim cudem ta piłka nie doszła, no nie wierzę, nie. Martial, czysta pójca Martial, to musi być bramka, Martial, uderzenie, no i oczywiście, bramkarz. Karny, to jest 11, dokładnie tak, 86 minuta, będzie rzut karny i mamy szansę na wyjście. Nie, na prowadzenie nie, możemy wyrównać w tym spotkaniu. No tak, Martial póki co jest nieomylny w tych rzutach karnych, więc kurde, jakby to wykończyć? Mam nadzieję, że to nie jest jeden z moich widzów, bo pewnie będzie wiedział, że będę próbował strzelać w środek, także może, kurde, spróbujmy uderzyć to w lewo tym razem, uderzenie trzy kreski siły, Martial, i no nie wierzę, wyczuł to, co za chamstwo w państwie. Ashley Young, czysta pozycja, Young do Welbecka, Welbeck do Herrery, nie tu, Boże, co to ja robię w tym meczu, nie? To jest mój pierwszy mecz dzisiaj, Boże, gram jak warzywo. Znaczy ja tu miałem tyle setek, że ja powinienem ten mecz wygrać z 5-3 co najmniej. Jak wyglądały statystyki w ogóle tego spotkania?
Zaraz zobaczymy, bo wydaje mi się, że chyba że miałem dużo więcej sytuacji. Martial został zawodnikiem spotkania mimo tego, że przegraliśmy 1400 końców. I jak wyglądały statystyki? No tak, kurde, wyrównanie, no. Mecz na remis, no, powinien być przynajmniej. Kurde, tyle setek, co ja tu zmarnowałem, co po tylu akcjach na pustą bramkę nie oddałem w ogóle strzału, to jest masakra. I przegrywamy to spotkanie, niestety. Okej, mamy i kolejny skład, i mamy tu bardzo bestialski skład. Hulk, Staric, Depay, bardzo ładna jedenastka, naprawdę fajnie to wszystko poukładane. No ale liczę na to, że jednak uda mi się przełamać po tej, kurde, dość pechowej porażce. Uderzenie na bramkę, niestety był spalony i jest 1-0. Już w pierwszej minucie udało mi się zrobić pierwszą akcję. Niestety Welbeck był na pozycji spalonej. Podziałajmy coś jednak tutaj, na was do środku i to... Jest tu Herrera, uderzenie, nie ma góry, ja pierdzielę. Trzech zawodników nie trafiło w piłkę, no niesamowite. Okej, zagranie na Antonego Martiala. No jest bardzo szybki, chociaż kurde, tutaj już go przepycha. Jeden z obrońców, Martial pięknie się uwolnił teraz. Martial do Herrery, uderzenie, nie ma bramki, dobi Welbeck. No ja pierdzielę, nie? Martial do Herrera, Herrera, uderzenie, tak jest, cóż za okienko teraz, Andera Herrera, no pięknie to uderzył, no zerwał pajęczynkę prosto z idealnego okienka, no chyba ta piłka lepiej nie mogła zostać uderzona. Patrzcie, to jest właśnie zielone połączenie z serwerami, nie? Naprawdę pięknie, bardzo fajnie, że dobiera mi takich przeciwników, w których dobiera mi połączenie, gdzie są trzy zielone kreski, jak się patrzy, po czym dołączyć do meczu i dzieje się takie gówno, jak teraz utracone połączenie z przeciwnikiem. Oczywiście. Teraz pytanie, czy uzna mi może zwycięstwo, czy jednak wyłączyło serwery jej i dostanę porażkę? Zaraz się przekonamy. Okej, dostałem końce, czyli zwycięstwo w takim razie też powinno być. Tak jest, zaliczamy zwycięstwo w tym meczu, bardzo ładnie, troszkę przed czasem, ale fajnie, że mamy kolejne 3 punkty. Okej, jako że tamten mecz zakończył się bardzo mocno przed czasem, mamy kolejnego przeciwnika, 82 overalla, 80 z grania, mamy tu Williana kompletnie bez grania i reszta to jest skład z Ligi Hiszpańskiej. Dany Welbeck, czysta pozycja, chociaż Herrera uderzenie, 1-0. Druga minuta, no patrzcie co wyczynia Ander Herrera, wy kurde każecie mi go zmieniać, ale to jest bestia, no kurde to jest ukryty talent, on na... Ofensywny pomocniku gra perfekcyjnie. Jego wykończenie jest dobre. Podania ma, kurde, niesamowite. I patrzcie, jak on się ładnie wysuwa na czyste pozycje. No kurde, masakra. Zagranie na przedpole i kurde, myślałem, że uda mi się to przejąć. Chociaż dany Welbeck walczy o tą piłkę, żeby nie mieć czystej pozycji. Marcelo, lewa noga, 1-1. A jednak nie, jednak to William. Bo kurde, to afro mnie troszkę zmyliło, bo wyglądają praktycznie tak samo. Herrera? Martial, uderz Herrera, 2-1, no Ander Herrera walczy w tym spotkaniu o hat-trick. No kurde, no niesamowity ofensywny pomocnik. Okej, tym razem Welbeck troszkę lepiej wybiegł. Dany Welbeck. Dany ładnie w polu karnym, Dany uderzenie, nie ma bramki, dobi, tak jest, 3-1. I asysta kogo, jak myślicie? Ander Herrera, 2 bramki i do tego dokłada asystę, super. Ponownie Welbeck, Ander Herrera, kurde, 4-1. No genialny trio, naprawdę, trójka niesamowitych zawodników z BPL. Okej, kończymy pierwszą połowę, póki co jest wynik 4-1. Dwie bramki Welbecka, do tego dwie bramki Herrery i dwie asysty Herrery, także naprawdę świetne spotkanie tych dwóch zawodników. Rzut wolny, Parejo, czy to będzie uderzenie? No raczej tak, 3,5 kreski sił, także bardzo mocny strzał i piłka nad poprzeczką. Ależ teraz kontra leci. Zagraj na Martiala, Martial, no i patrzcie ile ma jeszcze siły Martial. Do środka teraz na Welbecka, Welbeck główka i tak jest, 5-1, hat-trick Anglika. I to jest świetny mecz naprawdę naszej trójki ofensywnej, bo teraz każdy z nich trzech zaliczył, ma jakiś udział przy każdej z bramek. Teraz Martial dołożył asystę, 3 bramki Welbecka, 2 bramki oraz 2 asysty Herrery, także naprawdę świetne trio. Martial, ładnie teraz klepka ze Schneiderleu, Martial, uderz na bramkę, Martial i nie ma gola, troszkę za blisko podbiegłem, ale dużo wcześniej nacisnąłem strzał. Okej, ostatnia akcja mojego przeciwnika, uderzenie i to jest wynik 5-2 w tym momencie, no teraz troszkę się otworzyłem w tej akcji, ale on dał ultra ofensywny, także miał tak bardzo dużo zawodników z przodu, że to jest masakra. Okej, kończymy ten mecz wynikiem 5-2, także naprawdę świetny mecz naszych trzech zawodników, no po tym dość słabym początku, po tej przegranej, w pierwszym spotkaniu na szczęście udaje nam się odrobić, tak wyglądają statystyki, no naprawdę bym powiedział, że skuteczność była prawie że perfekcyjna, na 7 strzałów celnych, 5 bramek, to jest naprawdę bardzo dobra statystyka. Moi drodzy, także widzimy się oczywiście po następnym materiale na moim kanale, nie zapomnijcie ocenić go pozytywnie łapką w górę, pod ostatnim było jakieś 1500 łapek w górę, gdyby udało się dobić tą liczbę, byłoby naprawdę niesamowicie, także zapraszam was na kolejny materiał, do zobaczenia i cześć!